100% ekologii w polskim wydaniu. Ekstrukarp. Skutecznie wabić ryby i nie szkodzić im, jak i wodnemu środowisku. To dwie główne cechy tego produktu, ale jak się przekonacie, nie jedyne. Ten polski producent postawił na bezpieczeństwo i ekologię. Zapytacie, jak to działa? Niezjedzone resztki kulek rozpuszczają się bezpiecznie w wodzie i nie zanieczyszczają ekosystemu. Informacje te potwierdzają naukowcy z Uniwersytetu Poznańskiego, którzy przeprowadzili swoje badania na innych produktach tego producenta. Dzieje się tak między innymi dlatego, że wszystkie produkty firmy powstają z najwyższej jakości wyselekcjonowanych ziaren łubinu, pełnotłustej soi, makuchów oraz ekstrudowanych roślin oleistych. W składzie są między innymi egzogenne, czyli niezbędne dla zwierząt nienasycone kwasy tłuszczowe i endogenne kwasy. Kompleks witamin, mączka rybna, mączka z robaków oraz larw. Producent oficjalnie zapewnia, że komponenty nie pochodzą z odpadów przemysłu spożywczego i są w pełni wykonane z mieszaniny naturalnych surowców. Wszystkie użyte produkty są wysokostrawne i wysokobiałkowe. Zawierają również świeże jaja i nie zawierają sztucznych barwników. Pewnie zadajecie sobie pytanie, czym jest ekstruzja? My też, ale sprawdziliśmy. To przetwarzanie surowców pochodzenia biologicznego na potrzeby spożywcze lub paszowe. Ekstruzja poprawia strawność i pozwala na lepsze wykorzystanie surowca. Kulki zanętowe występują w jednym rozmiarze, 18 mm i są dostępne w opakowaniu 0,75 kg. Producent oferuje 8 różnych kompozycji smakowo-zapachowych. To czosnek, kałamarnica śmietanka, orzech tygrysi, mączka robak, ekstruela, truskawka, kokos rum i squid. Ekstrukarp w swym składzie posiada m.in. ekstrudowane ziarna zbóż, ekspandery oleiste, całe świeże jaja, proteiny mleczne, witaminy, kompleksy aminokwasów egzo i endogennych, omega-3, zioła, przyprawy, stymulatory apetytu i hydrolizaty białkowe. To wzorcowy skład, dobrany pod kątem upodobań ryb karpiowatych. Co to znaczy w praktyce? Dla przykładu, kulki kokos rum. Bazują na wiórkach kokosowych przełamanych rumem z dodatkiem kwasów amino plus omega. Ponieważ karpie w pierwszej kolejności wyczuwają kompleks amino, w drugiej białka, a na końcu dopiero betainę. Kulki zanętowe uzupełniane są, jak widzicie, przez boostery. Ich wybór jest odzwierciedleniem głównej linii produktu. Dostępne są w następujących smakach: orzech tygrysi, morwa, ananas, róża ryba, ryba truskawka, wątroba banan, kałamarnica śliwka, czosnek, tutti frutti i Magic Donald. Produkty certyfikowane są znakiem jakości HACCP. Po pierwsze, to poświadczenie, że produkty są zdrowotnie bezpieczne. Po drugie, to sygnał, że producent aktualizuje na bieżąco wiedzę i podnosi świadomość personelu. A po trzecie, to gwarancja systematycznej powtarzalności jakości produktów. Cena kulek za opakowanie 0,75 kg to około 30 zł. Natomiast za boostera w buteleczce 200 ml zapłacicie około 10 zł. Ekstrukarp to polskie smakołyki dla karpi, które powstały przy współpracy z ekspertami do spraw żywienia ryb i ochrony środowiska wodnego. Jedno i drugie jest nam w redakcji bliskie. Bez wątpienia, który z tych produktów zabierzemy ze sobą nad wodę w zbliżającym się już sezonie wędkarskim, by przetestować go w praktyce.